Cześć, witam Was w kolejnym odcinku rankingu platform do tworzenia smart kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji, w którym to przedstawię podejście kandydatów biorących udział w tym rankingu do pojęcia token economy, w jaki sposób właśnie wybrane projekty podchodzą do tego tematu. Także serdecznie zapraszam do tego odcinka rankingu. Ranking platform prowadzony na moim kanale. Jest to już 9 odcinek tej serii, przedostatni. W ostatnim zostali nam jeszcze do porównania i do przyjrzenia się partnerzy. A tym razem zajmiemy się pojęciem właśnie token economy, które według mojej opinii często jest traktowane trochę po macoszemu podczas wykonywania własnych analiz projektów przez użytkowników, przez potencjalnych inwestorów. Parę słów o tym, jak ja rozumiem token economy. Token economy tak naprawdę według mnie odnosi się do systemu zachęt i wartości opartego o kryptowalutę, który prowadzi do pożądanego funkcjonowania w oparciu o technologię blockchain. Oczywiście niezwykle istotnym w token economy jest algorytm uzyskiwania konsensusu w całej sieci. Wiadomo, że jest to temat czasami dość mocno dyskusyjny i wszystkie algorytmy, jakie obecnie funkcjonują, posiadają swoje plusy i minusy. Także tutaj nie będę za bardzo wdawał się w wszelkiego rodzaju dywagacje na ten temat, który algorytm jest lepszy od którego i dlaczego. Postaram się natomiast przedstawić podejście właśnie token economy w każdym z tych projektów. Algorytm osiągania konsensusu wymaga górników do walidacji i zatwierdzania transakcji. W tym przypadku prawidłowo zaprojektowana token economy zachęca górników do zapewniania jak najlepiej funkcjonującej sieci. Tutaj użyłem pojęcia górników, ale wiadomo też, że to jest bardzo ogólne określenie obejmujące również stakerów, delegatów czy wybieranych delegatów, czy też osoby po prostu długotrwale utrzymujące sieć. Jak należy jeszcze rozumieć token economy, tak aby po prostu mieć pełny pogląd, co to tak naprawdę jest i dlaczego jest istotne właśnie w kontekście platform do smart kontraktu, czy też platformy ogólnie osadzonej właśnie na technologii blockchain. A więc ja rozumiem blockchain jako szkielet, natomiast token economy to wszystko to, co jest pozostałe, czyli nerwy i mięśnie pobudzające cały organizm do życia i powodujący tak naprawdę, że ten organizm, ta technologia cały czas prze do przodu. Tak naprawdę projektując token economy, zadanie to jest realizowane przeważnie przez osoby obejmujące stanowiska architektów blockchain. Powinni oni na pewno zidentyfikować interesariuszy danego projektu, zaprojektować właśnie ten system zachęt, system wynagradzania poszczególnych posiadaczy tokenów, jak i ogólnie osoby, czy też bezpośrednio już użytkowników korzystających z danego rozwiązania. Oczywiście wymaga to też od nich zaprojektowania całej strategii rynku, czyli po prostu zaprojektowanie narzędzi, które tak naprawdę nie do końca będzie wiadomo, jak społeczność danego projektu wykorzysta, a nawet jak będzie chciała wykorzystać. Dodatkowo i będąc implikacją wcześniejszych, zaprojektowanie prawidłowo funkcjonującej token economy wymaga również, aby zaimplementowano mechanizm monetarny, czyli właśnie ten system wymiany środków już osadzony bezpośrednio na blockchainie danego projektu. Tak naprawdę, aby odpowiedzieć sobie na pytanie, jak działa token economy w danym projekcie, należy umieć odpowiedzieć na następujące pytanie. Oczywiście według mnie, dlaczego ktoś chciałby mieć czy też używać danego tokenu? Czyli
Przekładając to na jeszcze prostszy język, inwestując w dany projekt poprzez posiadanie tokenów osadzonych w nim, powinniśmy umieć odpowiedzieć sobie na to pytanie, dodatkowo również uzasadnić, dlaczego ten token jest istotny, dlaczego ten token będzie wzrastał na wartości i do czego tak naprawdę on służy w tej platformie. Także nie tyle, co dana platforma ma robić, ale konkretnie ten token, ponieważ my kupujemy te tokeny i powinno nas interesować, dlaczego mamy na tym tokenie zyskiwać. Pierwszy tutaj uczestnik rankingu, czyli Ethereum, nazwa tokenu ETH. Na tej platformie każda transakcja czy wyliczenie zapisane w smart contract posiada koszt wyliczany właśnie w gazie. Cena gazu jest płacona w ETH przez uruchamiającego dany smart contract. Dlatego po co jest ETH? Po to właśnie, żeby móc kupić gaz, który pozwala na uruchamianie programów na platformie właśnie Ethereum. Każda instrukcja posiada gas limit, co zapobiega uruchamianiu źle zaprojektowanego kodu. Użytkownicy potrzebują ETH, by móc uruchamiać smart contract na Ethereum, co właśnie jest też implikacją wcześniejszego zdania. A następnie tutaj podstawowa wada tego całego rozwiązania w obecnej formie platformy Ethereum, czyli koszt, jeśli koszt uruchamianego kodu przekroczy posiadane ETH, to cały smart contract się tak naprawdę nie wykona, wróci on do pierwotnego stanu, a wykorzystane ETH, które po prostu zostaną pochłonięte poprzez wykonane instrukcje, zostaną pobrane, ponieważ transakcji na blockchain nie można cofnąć. Także po prostu źle oszacowując koszt uruchomienia danego smart contractu na platformie Ethereum, możemy stracić właśnie ETH jako użytkownicy, a tak naprawdę nie osiągnąć zamierzonego efektu, czyli uruchomienia danego smart contractu. Także tutaj ten token economy jest zdecydowanie posiada właśnie wadę z tym związaną, natomiast wygląda dość prosto i myślę, że jest łatwy do zrozumienia. Posiadając ETH mamy możliwość wykupienia gazu, który pozwala programistom, a raczej tutaj użytkownikom na uruchamianie smart kontraktów właśnie wytworzonych przez programistów. I oczywiście jeśli chodzi o algorytm konsensusu, to mamy tutaj proof of work. Kolejny projekt EOS. Tutaj tokeny EOS potrzebne są przez programistów, aby sprzedawać lub używać zasobów sieci wymaganych do właśnie uruchamiania smart kontraktów. Te zasoby to oczywiście moc procesora, ilość pamięci RAM oraz network bandwidth. Potrzebne one są w celu tworzenia i uruchamiania zdecentralizowanych aplikacji właśnie na tej platformie. Tak więc posiadacze tokenów, którzy nie uruchamiają i nie tworzą aplikacji, mogą w tym projekcie wypożyczać swoje zasoby interesariuszom, czyli osobom, które tak naprawdę tego potrzebują i w tym przypadku głównie programistom. Producenci bloków tutaj w tym przypadku tworzą nowe bloki, i za to oni również otrzymują te tokeny EOS. Także tutaj sprawa tych tokenów wygląda tak, że potrzebne są przede wszystkim do uruchamiania smart kontraktów na tej platformie. A żeby je otrzymywać, producenci bloków, którzy tworzą te bloki, dostają je właśnie w zamian za swoją pracę wykonaną na rzecz całej platformy. I tutaj mamy delegated proof of stake, który właśnie, że tak powiem, w pewnym sensie wymusza to wybieranie delegatów poprzez delegowanie właśnie tych zasobów do nich, a następnie osiągania konsensusu, podejmowania decyzji w całej platformie EOS. Kolejny projekt ADA. Tutaj na tę chwilę jeszcze nie jest dostępnych zbyt dużo informacji w zakresie samego token economy. Tokeny ADA są zdecydowanie niezbędne
również do tworzenia transakcji w sieci Cardano. A wiadomo, że smart kontrakty składają się z transakcji, także tutaj podobnie każda transakcja obarczona jest pewnym kosztem, co przedstawiałem w jednym z poprzednich odcinków tego rankingu. I aby móc na tej platformie uruchomić smart kontrakt, wymagane są tokeny ADA, którymi płacimy za właśnie uruchomienie transakcji. Mamy tutaj walidatorów, którzy są nagradzani tokenami ADA za potwierdzenie transakcji, czyli tak naprawdę za główną działalność projektów opartego o technologię blockchain. To jest też niezwykle ciekawa sprawa dla posiadaczy tokenów ADA. Będą oni mieć możliwość późniejszego zarządzania tutaj magazynem Treasury, który w późniejszym etapie rozwoju projektu ma gromadzić właśnie opłaty związane z transakcjami. I tutaj w tym przypadku posiadacze tych tokenów będą mogli w tym momencie, kiedy ten mechanizm zostanie uruchomiony, brać udział w głosowaniu na to, na co tak naprawdę te środki zgromadzone w Treasury powinny być przeznaczone. Może to być według obecnych założeń autorów na dalszy rozwój platformy, czy też na po prostu wprowadzanie wymaganych modyfikacji, które zapewne pojawią się w trakcie całego życia tego projektu. I mówimy tutaj właśnie o Proof of Stake, a dokładnie o implementacji typowo dla projektu Cardano o nazwie Ouroboros. Projekt Tron, token TRX. Tutaj mamy do czynienia z tak zwanym zamrażaniem tokenów TRX, które pozwala na pozyskiwanie mocy i przepustowości protokołu potrzebnych do uruchamiania smart kontraktów. Także podobnie jak w poprzednich projektach, smart kontrakty składają się z instrukcji. Każda instrukcja ma swój koszt i ten koszt jest pokrywany przez właśnie tak określone tutaj energy, które jest wykupywane, opłacane za pomocą tokenów TRX. Tokeny TRX można również otrzymywać dzięki programowi Tronix Support Plan, który gromadzi osoby właśnie wspierające czy też rozwijające całą platformę. Jeśli chodzi o całą infrastrukturę Trona, to posiadacze TRX, tacy jak kandydaci, candidate wybierani, oni są co 6 godzin przez głosujących i otrzymują oni proporcjonalne ilości TRX do ilości otrzymanych przez pozostałych członków głosów. Czyli tyle, ile taka część głosów, która została oddana danego kandydata przez społeczność, proporcjonalnie do tej wielkości otrzymywana jest ilość tokenów TRX. Mam tutaj do czynienia oczywiście z Super Representative, którzy po wygenerowaniu bloku, co następuje co 3 sekundy, również otrzymują do podziału tokeny TRX, dokładnie 32 tokeny TRX dla tych właśnie SR-ów są przydzielane. Tutaj dodatkową informacją na chwilę obecną można się podzielić, że do 1 stycznia 2021 roku na tej platformie nie mamy w ogóle inflacji. Jeśli chodzi o algorytm pozyskiwania konsensusu, to tutaj jest Delegated Proof of Stake. Projekt Neo i token Neo. Tutaj sytuacja jest, myślę, że najbardziej prosta, najmniej skomplikowana, chociaż mechanizm, algorytm pozyskiwania konsensusu jest nieco bardziej skomplikowany, jednak przekłada się to na w miarę logiczne funkcjonowanie całego projektu. Niemniej jednak ma to również swoje wady, znane chociażby z projektu Ethereum. No bo tutaj posiadacze tokenów Neo mają prawo głosować na zaufanych wydobywców bloków. Mamy do czynienia tutaj z dwoma rodzajami tokenów, czyli Neo, podstawowy token wykorzystywany jest do głosowania w sprawach związanych z blockchainem całego projektu. Dodatkowo jest NeoGas, pozyskiwany za przechowywanie Neo oraz za utrzymywanie sieci. Oczywiście tutaj w kolejnej wersji całej platformy to ulegnie zmianie, jednak no na tę chwilę wygląda to w ten sposób.
I jak tutaj pokazuje funkcjonowanie platformy Neo, nie do końca ten mechanizm tutaj sprawdza się w praktyce. Kolejny projekt NEM oraz jego token ZEM. Tutaj muszę przyznać, że jest niezwykle ciekawy ten mechanizm, dosyć nowatorski, chociaż sam projekt na taki tak naprawdę według mnie nie wygląda. Tokeny ZEM są zbierane, co działa podobnie jak zakładowy plan emerytalny, tak przekładając właśnie na dość prosty język. Wynagrodzenie zależy tutaj od całościowego nakładu pracy w stosunku do całej sieci. Przechowywanie odpowiedniej ilości ZEM, około 10 tysięcy, upoważnia już do nabycia praw i otrzymywania dywidendy. Dłuższe przechowywanie tokenów zwiększa istotność danego portfela w sieci, także właśnie zgodnie z taką typowo i chyba najczęściej spotykaną ścieżką zawodową. Prawda, w miarę gdy coraz dłużej pracujemy w jednej firmie, w jednej instytucji, nasze wynagrodzenie rośnie, nasze prawa w stosunku do całej organizacji również. Oczywiście tutaj rosną również obowiązki. Także podobnie wygląda to na platformie NEM. Sieć wynagradza za transakcje dokonywane w niej. Tutaj mamy takie pojęcie jak Transaction Partners. Z tego względu właśnie, że po prostu transakcje wykonywane w tej sieci pomiędzy poszczególnymi adresami charakteryzują się otrzymywaniem wynagrodzenia. Jeśli chodzi o algorytm sieci, to wyliczam również scoring, czyli znane pojęcie, jeśli chodzi chociażby o pozyskiwanie kredytu, na przykład w banku. Scoring tutaj na tej platformie wyliczany jest na podstawie ilości, częstotliwości i rozmiaru przeprowadzanych transakcji w całej sieci. Czyli tak naprawdę im ta sieć jest częściej używana, powszechnie używana, tym te adresy, które biorą w tym udział, otrzymują większy scoring, który jest właśnie wyliczany na podstawie ilości i częstotliwości rozmiaru transakcji. I dzięki temu te adresy są wynagradzane odpowiednią ilością tokenów ZEM i algorytm pozyskiwania konsensusu. Tutaj to jest proof of importance. Ostatni projekt, również niezwykle ciekawy, czyli Tezos, token XTZ. Posiadacze tych tokenów otrzymują nagrody za ich przechowywanie, tworzą właśnie społeczność. Tutaj często jest to określane z języka angielskiego jako Commonwealth, w ramach której mogą podejmować decyzje dotyczące przyszłości platformy. Tutaj jest to niezwykle mocno związane właśnie z governance, omawianym przeze mnie we wcześniejszym odcinku. W wyniku podejścia governance on-chain osoby zgłaszające poprawki lub nowe funkcjonalności do protokołu, które zostaną zatwierdzone przez osoby przechowujące tokeny XTZ, również zostają wynagradzane tokenami, czyli osoby, które chcą zgłosić poprawkę. Oczywiście ta poprawka musi być zgłoszona wraz z kodem źródłowym umożliwiającym się uruchomić na danej platformie po przejściu odpowiednich testów. Taka osoba zgłaszająca również otrzymuje token XTZ, będące właśnie wynagrodzeniem za tego typu działalność. Posiadacze tokenów XTZ mają możliwość oddelegowania przywileju głosowania do innych posiadaczy, czyli w przeciwieństwie do typowego algorytmu uzyskiwania konsensusu Delegated Proof of Stake, gdzie tak naprawdę jest obowiązek, jak w przypadku EOS-a, oddelegowania tych tokenów. Tutaj jest możliwość wykonania tego. Jeśli te posiadacze tych tokenów tego nie jeśli chcą to zrobić i mają zaufanie do innych, mających taką możliwość, oczywiście mogą to zrobić. Czyli jeśli po prostu będąc posiadaczem XTZ nie chcemy brać udziału w głosowaniu, możemy to ten przywilej oddelegować innym podmiotom posiadającym taką możliwość i w tym momencie nagradzane są dwie strony, czyli strona delegująca i strona wykonująca. I taki konsensus, taki algorytm uzyskiwania konsensusu został określony jako Liquidity Proof of Stake. Ranking tutaj oczywiście
Podkreślam to, że jest to bardzo subiektywny ranking, który wysunąłem na podstawie jakichś tam swoich własnych przemyśleń podczas wykonywania, zbierania wiadomości na temat poszczególnego projektu, czytania o tych projektach. Oczywiście tutaj warto samemu się tutaj chwilę zastanowić, przemyśleć, co tak naprawdę dla mnie jest istotne w zakresie token economy, jak ja rozumiem funkcjonowanie poszczególnych algorytmów uzyskiwania konsensusu. Oczywiście jest to ranking jedynie w kontekście token economy, nie jest to ranking w kontekście całego tutaj wszystkich wskaźników danych do tej pory pod uwagę. Jeśli chodzi o pierwsze miejsce, to Tezos, z tego względu, że pomimo tego, iż te poprawki wymagane są do zgłoszenia wraz z kodem źródłowym, niemniej jednak wraz z połączeniem tego mechanizmu z podejściem on-chain w zakresie governance daje nam to dosyć dobry, moim zdaniem, i ciekawy zautomatyzowany mechanizm do właśnie przeprowadzania zmian w całym protokole bez konieczności wykonywania forków. Łącząc to z możliwością, a nie z koniecznością głosowania, myślę, że tworzy to dosyć ciekawą infrastrukturę, ciekawy ekosystem, który zdecydowanie wyróżnia się spośród innych projektów. Oczywiście tutaj Cardano również czekamy na jakieś dokładniejsze szczegóły w tym zakresie, ponieważ no, z tego, co można wyczytać, nie wszystko tutaj, jeśli chodzi o projekt Cardano, który obecnie na trzecim miejscu, jeszcze w zakresie token economy zostało podjęte. Drugie miejsce NEM, ze względu na też innowacyjne podejście Proof of Importance, a bardziej chodzi mi tutaj o skłonienie się do właśnie długofalowego wsparcia całej platformy, czyli ten tak w cudzysłowie określony przeze mnie zakładowy plan emerytalny. Myślę, że to pozwala na powiązanie z platformą wszystkich posiadaczy tokenów ZEM. I według mnie takie długofalowe podejście zdecydowanie ma swoje plusy. Trzecie miejsce, trzy projekty, czyli typowy Proof of Stake, EOS, Cardano, Tron. Ze wszystkimi oczywiście plusami i minusami tego podejścia. Na czwartym miejscu Ethereum i Neo. Ethereum z tego względu, że ze względu na występowanie błędu, czy też implikacji funkcjonowania tego systemu wynikającego z tego, że po prostu w pewnych sytuacjach te smart kontrakty mogą nie zostać uruchomione, natomiast środki zostaną stracone. Jeśli chodzi o wynagradzanie, to tutaj również jako sami posiadacze tokenów nie mamy za bardzo możliwości czerpać z tego korzyści do momentu, aż ich wartość wzrośnie i wzrośnie ich zapotrzebowanie właśnie przez osoby tworzące smart kontrakty. Podobnie tutaj Neo, również analogiczne podejście. No niemniej jednak w tych projektach czekamy na kolejne wersje całego protokołu, które na pewno zmienią właśnie token economy na omawianych tutaj platformach. Źródła, z których korzystałem do wykonania tego rankingu. I w tym odcinku to wszystko, także dziękuję Wam za poświęcony czas na obejrzenie tego odcinka. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, a tutaj muszę przyznać, że pod filmami w tej serii rankingu dochodzi do ciekawych dyskusji, także również do tego zachęcam i dziękuję. Cześć.